Dzień dobry i dobry wieczór. Kolejny kanciasty stół. A będziemy dzisiaj mówić o tym, że moim zdaniem fatalnym skutkiem ubocznym rządów Prawa i Sprawiedliwości jest to, że dla miażdżącej większości Polaków wszystko stało się czarno-białe albo zero-jedynkowe. O tym będę dzisiaj rozmawiał z Ewą Siedlecką, Tygodnik Polityka, i Piotrem Rachtanem, Studio Opinii. Powiedziałem o Janie Śpiewaku, bo dowiedziałem się, że sam Śpiewak zestawił wszystkie swoje procesy. Ma ich 22. Kto jest Śpiewak, wiadomo, aktywista warszawski, kandydat na prezydenta Warszawy, ale przede wszystkim osoba, która rzeczywiście jest bardzo zasłużona w ujawnieniu wielu afer związanych z reprywatyzacją kamienic, budynków w Warszawie. Natomiast poza tym człowiek znany rzeczywiście z dość niepohamowanego języka i jak można sądzić, ale nie jestem tego pewien, z wypowiadania oskarżeń, publicznie oskarżeń, które czasem jest trudno udowodnić. W związku z tym jest właśnie pozywany cywilnie, karnie, na ogół ze słynnego paragrafu 212, tak, 212 o zniesławienie, który przypomnę... Za pomocą środków masowego przekazu. Tak, kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną, lub jednostkę organizacyjną i tak dalej, o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Lub tak. Karze pozbawienia wolności do lat 2, to masz za pomocą masowego, tak. Środków masowego komunikowania. Tak, przy czym ściganie przestępstwa określonego w paragrafie pierwszym lub drugim, czyli właśnie te osoby, jak rozumiem, publiczne, odbywa się z oskarżenia prywatnego. Jaki macie pogląd na temat tej sprawy? Bo ja jak czytam różne dyskusje, na przykład w mediach społecznościowych, to widzę, że właśnie od ściany do ściany. Albo są tacy, którzy mówią, to jest nasz bohater, absolutnie niewinny i godny najwyższego szacunku, a drudzy mówią, to jest nieodpowiedzialny palant, kłamca, zniesławiający uczciwych ludzi. Prawie nie ma głosów jakby między tym. Macie taką wiedzę, żeby spróbować jakby zdefiniować, na czym polega problem Jana Śpiewaka, bo moim zdaniem istnieje problem Jana Śpiewaka. Po pierwsze, problemem jest prawo. Po drugie, problemem jest to, co mówiłeś, czyli takie widzenie wszystkiego w sposób czarno-biały, bez niuansów. No i problemem prawdopodobnie jest też Jan Śpiewak i jego temperament. Zaczynając od prawa, od tego artykułu 212, to od lat dziennikarze, i nie tylko zresztą dziennikarze, także Rzecznik Praw Obywatelskich już w kilka kadencji wstecz walczy o to, żeby go w ogóle znieść. Już o ile pamiętam, co najmniej trzykrotnie Trybunał Konstytucyjny się tą sprawą w różnych konfiguracjach zajmował i za każdym razem mówił, że niestety musi być przepis karny, bo w obecnych warunkach w Polsce no, nie ma lepszego sposobu ochrony godności człowieka, która jest wartością konstytucyjną. Czyli mieliśmy tutaj z jednej strony godność człowieka jako wartość konstytucyjną, z drugiej strony wolność słowa. No i Trybunał orzekał na rzecz godności. Mówił, że nie ma skutecznego sposobu. Przepraszam, że ci przerwę, bo zdaje się, że ten 212 jest dość ewenementalny, jeżeli chodzi o w Europie, czy w każdym razie w Unii Europejskiej. No nie, w wielu kodeksach nie ma tego typu. W wielu kodeksach nie ma, w innych jest. To chyba nie, znaczy generalnie używanie prawa karnego do ścigania za słowo jest kwestią kultury, no nazwijmy to kultury politycznej, kultury wolności słowa w danym kraju. U nas są takie fale, fala używania tego przepisu i fala, że nie wypada. W
przypadku Jana Śpiewaka, oprócz tego niewyparzonego języka, no to mamy taką sytuację, że przynajmniej w sprawie, o której wspomniałeś, pani mecenas, Boże, zapomniałam. Górnikowska. Tam chodziło o to, że Jan Śpiewak powiedział, że ona była kuratorką jakiegoś 118-letniego właściciela kamienicy, współwłaściciela kamienicy i że powinna była sprawdzić, że on ma tyle lat i po prostu... Że prawdopodobnie nie żyje. I że prawdopodobnie nie żyje, zawiadomić o tym sąd i tak dalej. Tego nie zrobiła, nie sprawdziła, w związku z tym nie wywiązała się ze swoich obowiązków, jakie na nią nakładało prawo. I teraz niestety... wyrok i postępowanie było niejawne. W związku z czym wiemy tylko, że sąd stwierdził, że Jan Śpiewak naruszył prawo i skazał go tak, jak powiedziałeś. I teraz zastanawiam się, co to znaczy naruszył prawo. To znaczy, czy ta pani nie była kuratorką, czy ta pani wywiązała się z obowiązku i sprawdziła, ile ma lat? No ale jeżeli wywiązała się, to dlaczego nie zawiadomiła sądu, że sprawa podejrzana i tak dalej? I teraz odpowiedź na to ja pytanie, dlaczego to jest dziwne, jest w prawie. Ale to powiedz mi taką rzecz. Czy obowiązkowo taka rozprawa jest niejawna? Czy to była decyzja nie, sądu? Nie, to była decyzja sądu i, prawdopodobnie no były... No, trudno mi fantazjować, o co mogło chodzić. Teraz, co jest kluczem do całej sytuacji? Otóż kluczem jest prawo. I nie w tym momencie artykuł 212, ale artykuł 213, który mówi, kiedy nie ma tego przestępstwa. Bo słowo pomówienie w takim potocznym rozumieniu oznacza, że ktoś powiedział nieprawdę. W rozumieniu prawa nie oznacza, że powiedział nieprawdę. Oznacza, że powiedział coś, że coś zeznał albo powiedział właśnie. Bo tak, nie jest przestępstwem postawienie prawdziwego zarzutu, chyba że to jest publicznie. Czyli jeżeli publicznie stawiamy prawdziwy zarzut, to mimo wszystko możemy popełnić przestępstwo. I teraz mamy ten artykuł 213. Ten przepis ewidentnie zmierza do ochrony osób znanych, no bo publicznie się pomawia raczej osoby znane. Więc ten przepis ewidentnie zmierza do ich ochrony, nawet w sytuacji, kiedy zarzut jest prawdziwy. I teraz, kiedy nie ma przestępstwa, to znaczy jest zarzut prawdziwy i nie ma przestępstwa. Nie ma przestępstwa, jeśli zarzut uczyniony niepublicznie jest prawdziwy, czyli to mieliśmy ten pierwszy przykład, nie popełnia przestępstwa określonego w 212, czyli paragraf 1 lub 2, kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut, ale nie każdy, tylko dotyczący postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną. Czyli na przykład, ja nie wiem, czy tutaj powinniśmy panią adwokat uznać za osobę pełniącą funkcję publiczną, czy nie? Kurator chyba jest osobą publiczną. Wydaje mi się, że tak. Pewności całkiem nie ma. Ale jeżeli byś to był ty na przykład, no na tak. Ciebie by Jan Śpiewak coś powiedział, no to byśmy się bardzo mocno zastanawiali. No ale bo... ja bym go nie podał do sądu. Ale chodzi mi o to, kto jest publiczny, kto nie. Teraz służący obronie uzasadnionego społecznie interesu. No można powiedzieć, że takie postępowania prywatyzacyjne, jakby jawność, transparentność jest uzasadnionym interesem społecznym. I jeśli zarzut dotyczący życia prywatnego lub rodzinnego został postawiony, to dowód prawdy może być przeprowadzony tylko wtedy, gdy zarzut ma zapobiec niebezpieczeństwu dla zdrowia, życia człowieka albo demoralizacji małoletniego. Czyli jeżeli mamy na przykład, a kiedyś mieliśmy taką historię, że polityk znany z wypowiedzi takich bardzo prorodzinnych i tak dalej, nie płacił alimentów. No i to zostało ujawnione w prasie i on wygrał proces. Dlatego, że to był zarzut dotyczący życia prywatnego, rodzinnego. Sąd nie uznał, że to było w interesie publicznym ujawnienie tego. I teraz wracając do pani Górnikowskiej, to albo... sąd uznał, że tu nie ma interesu publicznego, znaczy najprawdopodobniej uznał, że nie ma interesu publicznego, albo uznał, że nic takiego, co powiedział Jan Śpiewak, nie miało miejsca.
No to jest dramatyczna różnica, ale tego się nie dowiemy, bo postępowanie jest niejawne. W związku z tym trudno mi ocenić ten wyrok. A teraz trzecia sprawa, no to jest to, czy to jest nam w ogóle potrzebne. Ściganie karne za te pomówienia, które często są, i w przypadku Jana Śpiewaka to jest ewidentne, że on jest tak zwanym sygnalistą. Tak. I sygnaliści mają to do siebie, że no nie zawsze to, co mówią, musi się jeden do jeden obronić. Sygnalista to jest ktoś, kto sygnalizuje, patrzcie, jest coś złego, trzeba to zbadać, trzeba to posprawdzać. Pytanie, czy sądy w tych sprawach, w których on jest albo pozywany, albo oskarżany, no nad tym się pochylają i w jaki sposób. I ja myślę, że jego kazus będzie bardzo fajnym kazusem właśnie do dalszej dyskusji nad 212 i nad sensownością jego utrzymywania. I tylko na koniec, bo już strasznie dużo mówię, to podam, niestety najnowsze dane są z 2017 roku, tak to u nas jest, ale o ile skazań, nie spraw, tylko skazań, czyli tych już, gdzie stwierdzono przestępstwo, z 212, paragraf 1, to jest te niepubliczne. Czyli to są tak zwane pyskówki sąsiedzkie. Było 179, w 2017 201, czyli wzrosło, choć nie tak wstrząsająco. Ale z 212, paragraf 2, czyli właśnie za pomocą środków masowego komunikowania, w 2012 było 60 skazań, a w 2017, zgadnijcie, 600? No nie. Ponad dwukrotnie więcej, 137. No tak. Ale nie ma czyli tu ile... Problem jest. Ile było spraw, niestety spraw nie wiem. Nie wiadomo. Tak. Mhm. A warto wiesz, jeszcze jedną rzecz dodać do tego, że właściwie wszystkie sprawy, które w następstwie skazań trafiają do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, są rozstrzygane pomyśli. Znaczy, czy wszystkie, to nie wiem. Z Polski tak. Mówimy o polskich. Ja nie pamiętam, czy była jakaś odrzucona przez ETPC, czy też... Ponieważ Trybunał w tej chwili mnóstwo skarg odrzuca w przedbiegach, że tak nie powiem, wiemy. To stało się problemem, tak. Więc prawdopodobnie było. Ale to jest chyba ten kazus Handyside, sprawa z 70 któregoś roku brytyjska, gdzie Trybunał powiedział to słynne zdanie, że ochronie podlegają także poglądy, które oburzają i wywołują sprzeciw. Tak, tak, tak. Czyli Strasburg, odwrotnie do naszego Trybunału Konstytucyjnego, rozstrzyga na rzecz wolności słowa. Ja przypomnę, że sprawa Handyside to nie były żadne ważne wypowiedzi polityczne. To chodziło o ordynarną książeczkę z żartami rysunkowymi i nie tylko. Tak, bo o tyle mi się wydaje, jak spytałem, jak to jest w prawodawstwie innych krajów europejskich, że właśnie jeżeli chodzi o Trybunał Strasburski, to raczej, tak mi się wydaje, że ich nauka płynąca z ich orzecznictwa raczej mówi o tym, że demokracja, tak sobie już rozszerzam to, polega po pierwsze na tym, że również wypowiedzi czy opinie, które nam się nie podobają, które nawet mogą odbiegać w ogóle, powiedziałbym, od cywilizowanej, europejskiej, oświeceniowej normy, też powinny być pod ochroną. A po drugie, chyba się nie mylę, że również nie ma żadnego powodu, co wydaje się, że w Polsce jest trochę praktyką, że jakiejś szczególnej ochronie powinny podlegać osoby publiczne i funkcjonariusze nie, państwowi. Nie, jest na odwrót. To jest, no więc właśnie. No więc właśnie. To jest kolejny standard strasburski, że politycy powinni mieć grubszą skórę. No tu akurat mówiliśmy o wypowiedzi na temat polityków, ale jednak Strasburg nigdy, mimo tych chyba już kilkunastu spraw o wolność słowa, nigdy nie powiedział, że powinniśmy znieść artykuł 212. Nigdy nie powiedział, że nie powinno być ścigania karnego za słowo i nigdy nie powiedział, że nie powinno być więzienia za słowo. A miał okazję. Tak, ale chyba Strasburg nigdy nie mówi, co powinno być. Nie, może jak najbardziej orzec, że kara pozbawienia wolności za przekroczenie granic wolności słowa jest niedopuszczalna w świetle swobody wypowiedzi. Spokojnie mógł tak powiedzieć. Natomiast ciągnąc winę Jana Śpiewaka, wątek, to powiem jeszcze tak, że adwokatka
Bogumiły Górnikowskiej wyjaśniła, dlaczego, co tak śpiewaka zbulwersowało, od tego, no już i tak dolegliwego wyroku, tak, bo, tak że za niski, na niego, że jeszcze apelowała, żeby on jeszcze, co prawda w zawieszeniu, ale dostał karę więzienia i uzasadniła to znaczy, tak. Znaczy nie ograniczenia wolności, ograniczenia to wolności. Jest tak, raczej tak, prace społeczne. Tak, 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 tak. Więc ta adwokatka stwierdziła, że o ostatecznym podjęciu decyzji o apelacji przesądziło zachowanie Jana Śpiewaka już po wydaniu wyroku. Chodzi o jego zapowiedzi w mediach społecznościowych, że nie będzie tego wyroku honorował i że dodatkowo pan Śpiewak nie ustaje w pomawianiu mecenas Górnikowski. Znaczy, tu można też zrozumieć, ponieważ ona jest adwokatką i powiedzenie o niej, że ona jakby uczestniczyła w tej reprywatyzacji, która tyle nieszczęść ludzkich spowodowała, no może być rujnujące dla jej kariery, więc... No, trochę się nie dziwię, że mu wytoczyła sprawę. Chociaż ja bym wolała, żeby ona stanęła po prostu i opowiedziała, jak to było, tak? Na pewno by miała dostęp do mediów. O tyle mnie tutaj dziwi w tym momencie stanowisko sądu, że utajnia tę sprawę, kiedy akurat dla opinii publicznej poznanie właśnie detali i szczegółów jest szczególnie ważne. No właśnie, właśnie. Że jakby właśnie nam odebrano coś, co jest właściwie no, warunkiem koniecznym w ogóle do rozpoznania właśnie, kto ma rację, albo w jakim procencie ma rację, w jakim stopniu ma rację. A tutaj zwykle sąd się robi, zablokował kiedy jakieś to. Prywatne rzeczy są. No tutaj... ale też można przecież tylko w części utajniać, prawda? Więc można na przykład jakąś wtedy część czy jedną rozprawę. Ja naprawdę trudno mi zrozumieć, dlaczego uzasadnienie wyroku nie jest jawne. Nie wiem. No, będzie apelacja, więc prawdopodobnie wtedy czegoś będziemy mogli się dowiedzieć. To tak. Znaczy, jeszcze co do Śpiewaka, bo to są jakby dwa wątki. Jedno to, co powiedziałaś, to jest sama osoba Śpiewaka, który cierpi na takie publiczne ADHD, miota się od ściany do ściany. I jak przejrzałem jego życiorys, to rzeczywiście zdziwiłem się z iloma instytucjami politycznymi, organizacjami różnymi był związany, porzucał jedne, nie wiem, platformę, potem znaczy porzucił Gronkiewicz-Waltz, bo trzeba pamiętać, że dla niej pracował, żeby z Bieleckim, żeby ze Sławkiem Bieleckim, z Czesławem Bieleckim się związać. Potem Kukiz się gdzieś pojawił trochę później. Więc rzeczywiście on ma, tak jak mówię, takie ADHD. I to jest jedna sprawa, to jest jego sprawa po prostu. I on musi sobie sam odpowiedzieć na pytanie, czy może dalej funkcjonować publicznie w ten sposób. Natomiast druga rzecz to można, to wydaje mi się, że to jest świetna okazja dla naszego środowiska i nie tylko dla naszego środowiska dziennikarskiego, ale także dla organizacji pozarządowych, dla NGO-sów, żeby kolejną kampanię w sprawie 212 podjąć. Bo czas najwyższy, żeby się tego pozbyć. Ja nie wiem, czy miałaś sprawy z artykułu 212? Tak, mam. Telewizja Polska mnie oskarżyła i oskarżył mnie też rzecznik dyscyplinarny dla sędziów, pan Radzik. Dwie sprawy w pan toku. Radzik, tak? Tak. No to już, ale to już zaszczyt jest wyjątkowy. Z tym, że z 212, bo to jest tak, ty o tym Ewa wspominałaś, ale jak ja sięgam pamięcią, to jakby tak policzyć ostatnie kilkanaście lat, może trochę więcej, to prawie nie było polityka, mówię, z tych takich głównych, takich, które są głosami swoich partii, który by nie twierdził na jakimś etapie, że to 212 należy zlikwidować. Ależ po czym jak przychodzi co do czego, to ten sam albo jego kolega jednak komuś tę sprawę wytacza. Prawie każda partia wkładała do swojego programu, nawet jeżeli nie na pierwszym miejscu, to gdzieś tam z tyłu, tak. Ale do programu wyborczego to 212. Tak. No teraz Jarosław Kaczyński z kolei jak zapowiadał to instytucjonalizowanie zawodu dziennikarza i powstanie jakiejś rady, która będzie dopuszczała do wykonywania zawodu, to powiedział, że jak te przepisy się uchwali, to nawet będzie można znieść 212. Ale żeby tak być do końca uczciwym, to ja rozumiem w pewnym sensie, dlaczego Trybunał Konstytucyjny w Polsce orzekał, że to 212 jest, że nie ma innego skuteczniejszego sposobu, mimo że jest proces o ochronę dóbr osobistych. Dlatego, że te sprawy z 212 kończą się dużo szybciej.
i są jakby łatwiejsze dowodowo niż ochrona dóbr osobistych. I ja kupuję ten argument, dlatego że mi rzeczywiście niewiele przyjdzie z tego, jeżeli mi po 10 latach sąd orzeknie prawomocnie, że ktoś mi tam zrobił jednak krzywdę. Już nikt nie będzie pamiętać, o co chodziło. Więc być może należałoby pomyśleć o jakimś specjalnym trybie, jak chodzi o te, no zostańmy już przy słowie pomówienie w sensie potocznym, o te pomówienia za pomocą środków masowego komunikowania, żeby to cywilnie sądzić. No nie powiem, że w takim trybie wyborczym 48 godzin, bo to pewnie byłaby przesada, ale rzeczywiście no dać jakiś realny termin, nie wiem, 2-3 miesięcy, i troszeczkę sobie uprościć dowodowo te sprawy. A już zupełnie za no, niedopuszczalne uważam, niedopuszczalny ten artykuł 213, który przeczytałam, to znaczy, żeby można było odpowiadać za zarzut postawiony prawdziwy. To tak, jakbyśmy mówili, są tematy, na które po prostu nie powinno się mówić publicznie, tak? Chyba, żeby ten interes publiczny no, rozumieć daleko szerzej, niż to rozumieją, tak jak się wydaje, polskie sądy. No, plus jeszcze druga sprawa. Czy jednak to, że 212 pozwala nie tylko na stwierdzenie winy, ale pozwala również, formalnie rzecz biorąc, na wpakowanie kogoś na rok do więzienia? Bo jest taka możliwość, to jest skrajność, plus rzecz, pewnie żaden sąd na to się nie odważy, tak sobie wyobrażam, ale odważa się na co innego, na grzywnę albo inny rodzaj, powiedziałbym, dolegliwości finansowej, ale bo tak było. Te grzywny to ale poczekaj, są pomijalne, najgorsze są te przeprosiny. Ale no więc właśnie o tym mówię. Albo właśnie obejście, że tak powiem, tego, tak, bo grzywna ma swoje ograniczenia. I tak jak śpiewak za swój poprzedni proces, w którym przegrał. Tak, 270 tysięcy. Z adwokatem Jerzym Szaniawskim, gdzie sąd nakazał mu umieszczenie przez tydzień, wykupienie na jednym z największych portali informacyjnych w Polsce, to śpiewak cennikowo co prawda wyliczył, że kosztowałoby około 220 tysięcy. No powiedzmy, że dostałby jakąś zniżkę. Wiecie, tak? Co, ale rzeczywiście to jest rujnujące. Redakcje mogą w ramach frontu odmowy po prostu dawać takie rzeczy za darmo, tak? No, albo za symboliczną. Ale nie możemy to prawa opierać na dobrej woli redakcji, ja wiem, tak? Ja wiem, a tym bardziej wydawcy. Ale tu mamy znowu, wracając do tego, co mówiłeś. No, osoba, która ma tyle tych procesów i część przegrywa, po prostu przestaje być wiarygodna. Bo teraz już trochę zmieniam temat, czy powinien być artykuł 212, tak, czy nie, ale po prostu Jan Śpiewak przestaje być wiarygodny. To znaczy ludzie zaczynają sobie myśleć, bo on to co mówiłeś, że on ma takie ADHD, on mówi rozmaite rzeczy i nie troszczy się o to, czy to jest dokładnie tak, jak jest, czy nie należałoby jednak użyć innego słowa i tak dalej. No przypomnijcie sobie nie tak dawno przecież sprawę aferę hejterską w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie, jak się wszyscy zorientowali, te print screeny, którymi dysponowała pani Emilia, nie są dowodem. Zaczęliśmy używać sformułowań, też w takim trybie wiarunkowym, miał być sędzią, który i tak dalej. Czyli my już się jakoś zabezpieczamy, stosujemy ten tryb warunkowy, no bo wiemy, że słowa się liczą i bardzo się liczą w sądzie. Natomiast Jan Śpiewak tego nie przyjmuje do wiadomości. Czyli trochę tak jakby nie przyjmował do wiadomości rzeczywistości. I tak długo jak nie będzie tego przyjmował do wiadomości, to będzie się narażał na to, co się naraża. Znaczy, albo on sobie przyswoi język, który mu pozwoli unikać odpowiedzialności, czy karnej, czy cywilnej, albo będzie no dalej ciemiężonym bohaterem. I to jest, myślę, dobra puenta. W tym sensie, że myślę, że zgadzamy się, że coś z tym 212 trzeba zrobić, to po pierwsze. Po drugie jednak zaapelować do Jana Śpiewaka, którego działalność jako sygnalisty jest godna najwyższego szacunku. Zgoda. I to jest chyba też poza dyskusją, ale tak czy inaczej dorosły człowiek działający w życiu publicznym musi też nauczyć się dobierać słów, bo to też jest element uczestnictwa, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym.